W naszym domu, mimo że to mieliśmy tylko pokój z kuchnią, jak mówię, bo tam mieszkali lokatorzy, ciągle ktoś mieszkał. Ciągle ktoś nocował, źle powiedziałam. Więc to, co pamiętam, to nocował właśnie, bo musiał chyba się bardzo konspirować pan Jaworski, ten komendant. Później pan Jezior Roman, późniejszy komendant. Nocowała pani, no już zapomniałam nazwisko, ta hrabina Żółtowska z Rawityna. To, co pamiętam, bo pani hrabino się mówiło do niej i potem się pytałam ojca, kto to właśnie pani. Więc bardzo często oni u nas w domu nocowali. Widocznie to chodziło do konspiracji. Ojciec mój po latach powiedział tak, że ten dom to był pod szczególną opieką opatrzności przez okres wojny. Bo rzeczywiście ten dom miał dużo szczęścia. I tak, pamiętam, też ja pamiętam, Niemcy gonili ludzi, mężczyzn od Skrobowa. I to było raniusieńko. Rodzice usłyszeli jakieś pokrzykiwania, jakieś szczekanie psów, wyjrzeli przez okno, a okna były zasłaniane bardzo, bo to było, trzeba było, nie było można żadnego światła na zewnątrz. Więc zobaczyli, że idą, że Niemcy gonią mężczyzn, więc oczywiście ojciec się zerwał, zaczął się ubierać bardzo szybko, bo wiadomo było, że tu pewnie zaraz do domu wejdą. No i rzeczywiście weszli. Jak pamiętam, kojarzę z tymi latarkami takimi silnymi, oślepiają oczywiście. I mężczyzn. I to szybko, 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 szybko. I te psy olbrzymie, wielkie też do domu. Tam pamiętam, ten jeden pies wszedł z tymi Niemcami. No i oczywiście wszystkich Niemców, wszystkich w domu zabrali. Nie powiedziałam jeszcze jednej rzeczy, że kiedy Rosja napadła na Polskę, więc jeden brat matki z Wilna, drugi z Lwowa też przyjechali tutaj, no bo uciekali. Co ich tam czeka. Co ich tam czeka i też tutaj mieszkali. Z tym, że jeden to mieszkał tu z żoną i z dzieckiem, natomiast drugi mieszkał najpierw tutaj, a potem znalazł mieszkanie u pana Mitrusa. Ty pamiętasz, Mitrusa koło cmentarza gdzieś tutaj, dom był Mitrusów. Ten, co miał bilard. No to tu przy rynku pierwszym. No gdzieś tutaj, po tak. Po dawnej apteki tutaj, Dygnarowicza. O, tak, tutaj. Gdzieś tutaj mieszkał. No i właśnie tego dnia, kiedy Niemcy gonili, więc wszystkich mężczyzn z naszego domu, wszystkich mężczyzn zabrali. No i oczywiście łzy, rozpacz i tak dalej, co to będzie, wrócą, nie wrócą i tak dalej. No gdzieś koło południa, to była zima. Gdzieś koło, ale chcę zaznaczyć jedno, bo potem to się przyda, że zawsze pozwolili się ubrać, że to było szybko, ale pozwolili się ubrać i mama tam napakowała na ojca, co się tylko dało, i szaliki, i czapki, rękawiczki, i skarpety i tak dalej, także pozwolili się ubrać, a potem powiem na ten temat coś innego. No w każdym bądź razie, że koło południa wraca jeden, już nie pamiętam kto, później drugi, później trzeci. No ojca nie widać, więc oczywiście rozpacz mojej mamy straszna. No na końcu przychodzi ojciec, jak zwykle. On zawsze dbał o wszystkich i martwił się o wszystkich na końcu. Taki był do końca. Zawsze o siebie się najmniej martwił, zawsze o kogoś. Więc na końcu ojciec, no więc oczywiście dlaczego? Bo bałem się, żeby oni pierwsi. A ja to miałem legitymację z Połemowską, więc jakoś tam mnie... Zawsze uważał, że to go uratuje. I to go uratowało nieraz. Takie przypadki tych aresztowania, tych zabierania tych mężczyzn z domu były dwa razy, co ja pamiętam. To dwa razy się zdarzyło. No potem ja nie wiem, co z tymi ludźmi. Część chyba na roboty, część do obozów. To sortowanie było jakieś w rynku. W każdym razie już tego nie wiem i ja nigdy do tego już nie wracałam. To były dla mnie za smutne rzeczy, żebym ja do tego wracała. Poza tym powiem taką rzecz, bo to rzeczywiście nie wiem, jak to nazwać, graniczy z cudem. Mianowicie my jesteśmy obydwie oczywiście na Bandurskiego, w ogrodzie. Mama w pokoju jest, bo pokój był od strony ulicy, a kuchnia była od ogrodu. W pokoju jest posiedzenie sztabu, podobno cały wszyscy głównodowodzący, plus moja właśnie ciotka. Ta Krukowa Anna, ojca siostra, pisanie na maszynie, jakieś powielanie i tak dalej. I słychać to stukanie. A mama siedzi w kuchni przy oknie. W pewnym momencie mama patrzy, cały ogród Niemców z psami. Więc zamarła dosłownie. No w ogóle uziemiło ją to. I już są w domu.
I wchodzę do domu, bo oni byli grzeczni, powiedzieli dzień dobry, bo kto był draniem, to był draniem. I pytają się, zobaczyli, że kury chodzą, czy można kupić jajek. Oczywiście. Mama tam jakieś miseczkę miała, szybko zapakowała te jajka, ręce jej się trzęsły. Chcieli płacić, mama mówi nie. Podziękowali i wyszli. Mama siadła, tak jak opowiadała, pół godziny się ruszyć nie mogła. A w pokoju maszyna stukała. To przeżycie było. Więc to było coś okropnego. Ona wtedy chciała, mówiła, że już miała, ma dosyć jaka, nie chce już pracować w tym. No ale niestety nie było wyjścia. Była zaprzysiężona, miała pseudonim Werbena, później Helena. I musiała w tym siedzieć. No więc dopiero po jakimś czasie weszła do pokoju i to powiedziała. No oczywiście ojciec wzniósł ręce do nieba podobno i podziękował Bogu, bo to było ocalenie. Ojciec miał dużo szczęścia. Miał takie przypadki, które opowiadał, ponieważ u nas w domu wszystkie święta, wszystkie imieniny to był jeden temat. To była polityka i wszystkie te przeżycia, wspomnienia. Dlatego nieraz to mieliśmy wszyscy dosyć tego, no ale niestety musieliśmy słuchać. Ja dzisiaj żałuję, bo za mało słuchałam. No przydałoby tak, się. Przydałoby się, dzisiaj wiecie. By się przydało. Jeździł do Warszawy bardzo często. Po te różne, no tam na ulicę Chmielną to wiem, tam nie wiem co tam było, jakaś kolportaż chyba tak. Czy coś. Jeździł tam, no i oczywiście, tak, i oczywiście woził te gazetki, ale zawsze wziął ze sobą plik tych odezw z Połybowskim w języku tym i tym. No oczywiście kiedyś na dworcu w tym Warszawie rewizja, zatrzymują wszystkich, no sprawdzają ojca teczkę, ojciec wyciąga ten plik w takiej kartonowej tej i w środku jest ten biuletyn jakiś tam, Akowski. No i oni tak przeglądają i na szczęście to się nie otworzyło w tym miejscu. Gdyby to się w tym miejscu otworzyło, byłby koniec. No otworzyło się na Spole Moskwy. No to oni gut, gut i w porządku. No też ojciec przeżył, to już nie mówię co przeżył, ale w każdym bądź razie. Więc takie przypadki były. Był też taki przypadek, kiedy wyszedł z Chmielnej, niesie tą teczkę i ktoś go uderzył z tyłu w plecy. Więc się odwrócił. A tu z tyłu za ojcem zacieśnia się pierścień. No żeby jeszcze, mówi 10 centymetrów, żeby był, to by go, czy 20, to już by go ten pierścień, że tak powiem, złapał. Także tak mu się udawało. I tak było do końca wojny. Jeszcze taką rzecz powiem. W którymś tam roku, nie wiem, którym, ponieważ ojciec jeździł i w teren, więc kupili organizacja, Akowska kupiła ojcu w Dratowie łąkę, a to takie humorystyczne trochę, żeby to był powód, protekcja, po co on tam jeździ. A że jeździł, to co mnie wiadomo, do Ludwina, bo jeździł do Uskoka, to wiem o tym, to chyba woził mu rozkazy. Tak. Więc jeździł tam, jeździł do Rawityna, jeździł do Kozłówki, nawet osobiście się znał z późniejszym prymasem Wyszyńskim. I tym rowerem. Miał ten rower, że tak powiem, służbowy i tym rowerem jeździł. I ta łąka była. Po latach, kiedy ja wyszłam za mąż za geodetę Macieja Jabłońskiego, ojciec mój, to może to były lata koniec 60., ojciec sobie przypomniał o tej działce, o tej łące i mówił do męża, żeby zobaczył, co się z tą łąką stało. Czy ona jest, czy nie ma. No mąż mój tam pojechał. I mówi, łąki nie ma, jest kanał wieprzkrzna. Czyli w ogóle nie ma śladu, że coś takiego było. No, śmieliśmy się z tego, bo ojcu absolutnie nie chodziło, bo to nie jego było, nigdy się nie poczuwał, że to jest jego własność. No ale w Kamzie łąka zginęła, nie ma łąki. No, śmieliśmy się z tego przez dobrych kilka dni, bo to tak jakoś wyglądało humorystycznie, a może już tak nie potrafię opowiedzieć. Tylko może jeszcze zaznaczyć, trzeba by było, kto do zarządu Lubartowskiego obwodu Armii Krajowej należał, oprócz twojego tatusia, który Adama Mozińskiego, który miał pseudonim Chodnik, należał. On miał dużo pseudonimów, ale Chodnik to był ostatni. Tak. Roman Jezior z ulicy później, Mickiewicza. Tak, no to był, ale przedtem był pan Królikowski, potem był pan, już nie pamiętam, taki z Lublina, później był Jaworski, później był Roman Jezior, potem należał, też wiem, pan Edelman.
Tak, Jura Łomski. Jura Łomskiego tu nigdy nie było. W zarządzie? On był, nie, w zarządzie on nie był. On był chyba dowódcą jakiejś tam grupy. Grupy, tak. Nie, nie. Pod niego trzy oddziały podlegały. Gregorowicz, pamiętam, Czesław i pan taki Andrzejewski, Wincenty tu mieszkał, jak dom pani Kozakowej kiedyś na rogu. Nie, mojej tak. Cioci, tam stoi do tej pory ten dom. To ja tych ludzi, Maja no, kto tam więcej, Chopina. To nie wiem. Ja tych ludzi, którzy pan Józef Bazan, pseudonim Płomień. U nas, tak, ale u nas nigdy nie był. No tam mógł nie być, ale w zarządzie nie, nie słyszałam o nim, ono mi tak, tak. No tam się zmieniało to ciągle, bo tam był okres, kiedy wojsko objęło główne te. No mój wujek Jerzy Weber, o właśnie, to jest ważna sprawa, bo to też kontrowersyjna bardzo. Mianowicie ten, który się ożenił w Wilnie, to był w ogóle bardzo zdolny, bardzo inteligentny facet, znał świetnie język niemiecki. On pracował w kontrwywiadzie, Waka. I między innymi do jego, miał piękną żonę z Wilny, przywiózł, oczywiście ta żona była laleczka. I polecenie było, że z tą żoną chodzili do księdza Pardyki na parafię grać w karty. Tam przychodzili Niemcy. Tak. Potem tam różnie na ten temat mówili, ale ojciec niestety miał do końca jedno zdanie. Jakkolwiek Pardyka z tymi Niemcami, nie wiem czy współpracował, kontakty. Ale przecież wiadomo o tym, że tam za ołtarzem Żydzi byli przechowywani. Tak. On utrzymywał kontakty z Niemcami, on był potężny, gruby, ja nawet mam go na zdjęciach. Utrzymywał kontakt, lubił pieniążki i tam można było się dowiedzieć. Niemcy przychodzili, wypili, ta ciotka tam ich kokietowała, bo była, że tak powiem, piękna. Rzeczywiście piękna, umiała się ładnie śmiać i tak dalej. Niemcom to odpowiadało, no a wujek przy okazji usłyszał co, kto i tak dalej, prawda? I w ten sposób przenosił, co mają robić jutro, albo nieraz mówią, że no musimy już iść, bo jutro rano, bo tam jedziemy czy tu. Czyli akcja czy coś. Tak, a on się nie zdradził im, że zna niemiecki, więc sobie w ten sposób zrobił duże, no, duże zasługi, prawda, dla AK, bo uratował niejednokrotnie dużo ludzi. No, oczywiście Pardyka przez Armię Ludową, przez innych był cały czas posądzany jako współpracownik tego Gestapo i najprawdopodobniej byłby stracony, gdyby nie uciekł. On uciekł gdzieś do Ameryki i tego. Także, a w gruncie rzeczy on rzeczywiście zrobił dobrą robotę. Tak jak ja słyszałem, że wielu Polakom pomagał. A że Niemcy tam się zbierali i grali w karty czy wino pili, no to żadne przestępstwo. No. To samo można by posądzić o współpracę z Niemcami hrabiego Zamoyskiego z Kozłówki. Tam znając Niemców, to oni lubili towarzystwo, libacje, tańce i tak dalej i jeździli tam często w tych sprawach do Kozłówki. Tak. No i hrabia Zamoyski chciał czy nie chciał, musiał ich przyjmować. Ale o hrabim Zamoyskim nikt nie powie, że to współpracownik Gestapo czy innych tam tak. Formacji. Moja ciotka znowuż, ta Weber Zofia, najmłodsza siostra mojej matki, pracowała na poczcie i również znała język niemiecki. I też podsłuchiwała rozmowy niejednokrotnie niemieckie. No i też przychodziła i powtarzała. Między innymi dowiedziałam się dopiero 2 lata temu czy 3, że moja bardzo bliska koleżanka z dawnych lat, niejaka Basia Jałochówna, mieszkająca kiedyś róg Mickiewicza i róg partyzanckiej, mówi do mnie, opowiada mi o swoim bracie, już nie wiem jak on tam na imię miał, w każdym razie w 19 roku był i pyta mnie się w ten sposób, kto była dla ciebie pani Zofia Weber? Ja mówię, to moja ciotka, pracowała na poczcie. Słuchaj, zawdzięczamy jej, że uratowała mojego brata. A dlaczego? Bo ona pracowała na poczcie i przyleciała kiedyś bardzo rano i powiedziała, uciekaj, bo po ciebie przyjdą. On uciekł z domu i do końca wojny ukrywał się po lasach, po wsiach i tak dalej. Także tak, gdzie ludzie pracowali, a jeszcze jak znali język niemiecki, to rzeczywiście mogli coś pomóc. Ja nawet się dowiedziałam, że twoja ciocia świętej pamięci, Weberowa, znająca niemiecki, miała do dyspozycji, segregowała tam listy. A to nie ta ciocia. Ale jakaś tak, ciocia była. Tak. I jakieś donosy tak, tak, i tak, tak dalej, tak, i tak dalej, tak. Przestrzegała. Ale to było, no. To było w Janowie, ona tu mieszkała. No może nie wiem, może mogę to powiedzieć czy nie, że akurat tak się złożyło, że pan Kulesza Zbyszek, jego wujek, którego on nie znał, bo został zamordowany, ożenił się właśnie z tą moją ciotką, drugą ciotką, cioteczną siostrę moją matki.
Oczywiście potem został bardzo szybko zamordowany. Też w AK pracował i został zamordowany na zamku niemieckim. I ona później wyjechała, bo została tu sama w Lubartowie, dzieci nie mieli, wyjechała do Janowa, do swoich rodziców. I tam w Janowie też pracowała na poczcie. No i zobaczyła przychodzących bardzo dużo listów, bardzo niezdarnie do gestapo pisanych. Donosy jakieś. No i była ciekawa, co tam, co to za listy, tak dużo tych listów, a naczelnikiem był Niemiec. Więc jeszcze pracowała, jeszcze tam jakaś jedna pani pracowała, ale nie mogła jej ufać. No i ona kiedyś tak sobie wzięła taki jeden list do domu, co tam jest. A tam były donosy, ludzie ze wsi pisali do gestapo, że tamten ukrywa krowę tu, a tamten gdzieś tam świnie, a tamten gdzieś tam jeszcze coś. Bo jak mnie zabrali, to niech zabiorą i innym. No i w końcu ciotka, jak się zorientowała, że to są donosy, to potem zaczęła te listy podbierać. Więc nie mogła wszystkich, bo nie mogła wszystkich, bo był naczelnik, widział. Tak. Więc tam pokryła mu do tej torebki, wkładała. I mówi, zawsze te kilkanaście listów włożyłam. I przychodziła, jak szła, to dosłownie bała się, no bo przecież gdyby ją złapali. Więc do domu i szybko paliła te listy. Więc też parę tych istnień, że tak powiem, uratowała. Tak, bo ja ci to kiedyś opowiadałam, ale to dotyczy właśnie drugiej ciotki. A jeszcze a propos pani Barbary Jałochowej z ulicy, tam ten dom tak. Do tej pory stoi, to jej brat był zaprzysiężonym członkiem tak, Armii Krajowej, tak. Ale i tatuś, Antoni Jałocha, był granatowym przedwojennym i w czasie wojny policjantem, też był zaprzysiężony jako członek Armii Krajowej. Tak. Bo zresztą tam niektórzy policjanci to byli szujami, draniami, wydawali Polaków, szli na rozmaite akcje przeciwpartyzanckie, ale inni współpracowali tak. No właśnie, z organizacjami. Ojciec w swoich zapiskach też pisze, że też miał znajomego policjanta przedwojennego, z którym współpracował do końca, który go informował o wszystkim, na bieżąco o wszystkich. O tym oczywiście nikt nie wiedział, tylko ojciec i on. I informował go o wszystkich poczynaniach Niemców, co mieli zaplanowane, co mieli coś tam robić, więc... Bo to taka... Ale on chyba został, jakoś ojciec pisze, że potem został gdzieś zastrzelony, nie pamiętam. Bo to taka akcji. Sytuacja była, że jak Niemcy zajęli Polskę, w listopadzie 1939 roku wydali zarządzenie, na mocy tego zarządzenia każdy przedwojenny granatowy, bo takich nazywano policjant, musiał się stawić do służby dla Niemców, a który by się nie stawił, to by rozstrzelali rodzinę. I prawie wszyscy policjanci byli w służbie Niemców, że tak powiem. Chcieli czy nie chcieli, nawet mój sąsiad, pan Aleksander Bzoma, czy z ulicy Waryńskiego też był. Później po wojnie Urząd Bezpieczeństwa go aresztował za to, że był w czasie wojny granatowym policjantem, ale to tak na marginesie.